Klub dyskusyjny działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej świętował piąte urodziny. Przez minione lata pracownicy instytucji wraz z lokalnym działaczem i miłośnikiem historii Ryszardem Eichelkrautem zorganizowali aż 26 spotkań poświęconych historii naszej ojczyzny. Wszystko zaczęło się w styczniu 2012 roku, kiedy to pan Ryszard udał się do biblioteki z pomysłem organizowania historycznych gawęd na tematy mniej lub bardziej związane z Ostrowią Mazowiecką i ziemią ostrowską. Z tym pomysłem udaliśmy się do pani Elżbiety Chojnackiej, mojej, mogę tak sobie chyba powiedzieć, pani dyrektor biblioteki. Oczywiście była na tak i w marcu 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie. Na początku gawędy odbywały się na piętrze w budynku biblioteki. Pan Ryszard w swoich prelekcjach opowiadał m.in. o znaczeniu Konstytucji 3 maja, o przebiegu kampanii wrześniowej na ziemiach polskich, wypadkach majowych z 1926 roku i działalności rządu polskiego na uchodźstwie. Spotkania poświęcone były również żołnierzom wyklętym oraz państwowym bohaterom, takim jak marszałek Piłsudski czy generał Sosnkowski. Nie mogło oczywiście zabraknąć tematu komorowskiej podchorążówki. W 2014 roku miłośnicy historii przenieśli się do budynku w Centrum Dialogu Społecznego. W połowie kolejnego roku pan Ryszard rozpoczął nowy cykl gawęd zatytułowany Spacerkiem po Ostrowi, podczas których można było zobaczyć, jak nasze miasto wyglądało przed laty. Prelekcjom zawsze towarzyszył pokaz archiwalnych fotografii, na których widniały ostrowskie ulice, zabudowania do dziś istniejące, jak i te, które zostały zburzone. Taki wirtualny spacerek pozwolił starszym gościom przypomnieć sobie lata młodości, a młodszym słuchaczom pokazał, jak żyło się dawniej w Ostrowi. Później już nie tylko o ulicach i budynkach, ale było też o ludziach związanych z Ostrowią. Pan Ryszard opowiadał m.in. o pochodzącej z Komorowa aktorce Zofii Kucównie, artystce Hance Ordonównie. Wiele spotkań poświęcono postaci rotmistrza Witolda Pileckiego oraz jego żony Marii Ostrowskiej. 5 lat trudnej, mrówczej pracy pana Ryszarda, koleżanek moich, obecnej pani dyrektor, pani Agnieszki Kaczmarek. I rzeczywiście, tak jak powiedziała pani dyrektor, nie byłoby tego głównie bez pana Ryszarda. Panie Ryszardzie, dziękuję taką skromną wiosną panu i z nadzieją na dalsze piękne, twórcze pana teksty, bo rzeczywiście nie ma nic piękniejszego, drodzy państwo, jak poznawać historię tu, w swojej ziemi. I z nadzieją, że ta historia będzie dalej kontynuowana, ja państwu dziękuję. Mamy ogromną przyjemność czerpać cudowną energię ze spotkań z panem Ryszardem. Te spotkania, na przykład spacerki po Ostrowi, to naprawdę cudowny pomysł, bo nigdzie nie znajdziemy takiej wiedzy, jaką możemy czerpać bezpośrednio z ust człowieka, który w tych wydarzeniach uczestniczył, który je dokumentował i tak wielką pracę wkłada w to, żeby pozostawić je dla potomnych, bo tak mogę powiedzieć. Podczas spotkania pan Ryszard podziękował osobom, które od początku uczestniczyli w gawędach. Kilkanaście osób otrzymało drobne podarunki książkowe pochodzące z prywatnych zbiorów prowadzącego. Następnie pan Ryszard krótko zapowiedział, o czym będziemy rozmawiać na kolejnych spotkaniach. Planowane jest podjęcie tematu rodzin, które od lat zamieszkują Ostrów, między innymi rodu Radwańskich, Rogowskich czy Wasilewskich. Niewielu wie, że w okresie międzywojennym w Ostrowie mieszkała z mężem siostra poety Juliana Tuwima. Pan Ryszard zaznaczył, że zależy mu również na przypomnieniu postaci Stanisława Dibuła, burmistrza Ludwika Mieczkowskiego, literata Romana Semsela oraz doktora Jana Harusewicza. Ja jeszcze raz dziękuję państwu, bo widzę prawie te same twarze. Jak już powiedziałem, klub dyskusyjny przy bibliotece nie ma tutaj glejtu na szczególne wyróżnienie, ale okazuje się, że w tych planach miasta w jakiś sposób się zarysował. Już jak
się mówi o 800 czy więcej osobodniach, no to znaczy, że coś w tym jest. Dla porządku życia codziennego stanowi jakieś urozmaicenie i przyjemność. Dlatego chciałbym na progu następnego pięciolecia Państwu podziękować za bycie tu, chcąc słuchać mojej papalaniny, raczej nie gawędy, no ale to może się niektórym przydaje. Wszyscy zgromadzeni i poczęstowani zostali smacznym tortem i wspólnie odśpiewali panu Ryszardowi głośne 200 lat. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Na koniec spotkania przygotowano krótki występ muzyczny w wykonaniu Remigiusza Danelczyka i podopiecznych Ostrowskiego Studia Piosenki Miejskiego Domu Kultury. Selawi, cały twój paryż to czmurek i mgły. Selawi, wymyślony